No to kolejna część Let's Playa Final Fantasy VIII. Przyspieszamy z częstotliwością odcinków, bo im szybciej to będziemy mieli za sobą, tym lepiej. W poprzednim odcinku nasza ekipa została wysłana, nasza ekipa świeżo upieczonych Sith, czyli jakichś tam elitarnych najemników, została wysłana na pomoc rebeliantom na jakiejś mocno odległej prowincji w Timber, która znajduje się pod panowaniem Galbadii. Galbadia najechała z przyczyn nieustalonych ten teren 18 lat temu. Trafiliśmy do tych rebeliantów, troszkę to jeżdżą sobie w pociągu. Mamy obudzić niejaką księżniczkę. Oczywiście każdy, kto... No, większość osób powinna się domyślić, kim jest owa księżniczka. Nie z przyczyn nieznanych księżniczce przeznaczono na sypialnię, na pokój całą sporą część tego całego wagonu. No, źle. Generalnie ta część oferuje gagi rodem z anime, przedstawione w sposób nieanimowy, przez co w ogóle ich jakoś nie kojarzę, nie kumam. Tak, to jest Rinoa. Ciekawe, czy każdemu się tak rzuca na szyję. Czy jest jeszcze dziewicą? Dokładnie, Cid okazał się tak dobry cudzymi rękami, że nas wysłał na misję, na pomoc, żeby pomóc Rinoi. No, tutaj Seifer pomógł Rinoi. Co tu się dzieje? Już związek między Rinoą a Seiferem. Tak, tak. Jej to podał już rękę. To jest piesek Rinoe, Angelo, czy też Angelo. A przy okazji jej limit. O co chodzi? Poprzez posiadanie Rinoe w drużynie i chodzenie po planszach, Angelo uczy się różnych sztuczek. Proszę bardzo, kolejny sztuczek uczymy się z magazynów Pet Pals. Lepiej wiem szybko, bo to... Tak. No, limity Angelo są dość, szczerze mówiąc, dosyć dziwne. Między innymi jedna ze sztuczek polega na tym, że Angelo Cannon, Rinoa strzela pieskiem niczym z bazuki i nie żartuje. Renzo Kuken, czy Duel, czy Limit ostatniego pana w drużynie uważam za łatwiejsze, bardziej przydatne. No,
musimy zobaczyć tę animację. No tak, Lina jest ostatnią panią w drużynie. W sumie drużyna w finalu 8 składa się z 6 osób, czyli jeszcze jeden pan do nas dołączy. Windsor Delling jest prezydentem Galvadi. Niby dyktatorem, taki Putin lokalny, czy też Putin świata gry. I przyjeżdża tu pociągiem. Cringe. Tak, teraz głupie, nudne tłumaczenie całego planu. Znaczy, no, mówiąc bardziej racjonalnie, niepotrzebnie skomplikowane wyjaśnienie generalnie. I plan też jest dość według przekombinowany. Przepnął pociągi, stworzyli fałszywy wagon, w którym jest również fałszywa podobizna, manekin gadający, co mocno absurdalne, prezydenta Dellinga. Tak, żeby się nikt nie zorientował. I po podpięciu fałszywego wagonu prawdziwym prezydentem odczepią i będą nim zarządzać, dysponować. Naszym zadaniem będzie odpiąć różne sensory. Czy to będą strażnicy, którzy mają różne wykrywacze. Trzeba ich po prostu unikać. Trzeba też wklepać kody, które będzie nam odczytywać Dinoa. To wyjaśnienie według mnie jest skomplikowane, długie. Natomiast samo wykonanie raczej proste. I w miarę nawet fajne, dość ciekawe. Przynajmniej coś się dzieje, nie oglądamy, jak postacie mają jakieś tam animacje, które musimy obejrzeć. Czy teksty, czy humory różne, tylko no działamy, coś robimy, to jest w miarę interesujące, jest scenka renderowana, dzieje się to w miarę szybko, efektownie, umiarkowanie. Tak więc wyrwana z kontekstu sama akcja porwania prezydenta Dellinga jest nawet. To mówią o tych sensorach, ale no. Poza tym, jeżeli się coś nie uda, to zawsze można zacząć od początku. Albo po prostu wczytać save'a i tyle na ten temat. I tak, tutaj jest wyjaśnienie. Rinoa będzie podawać numerki za przeproszeniem. I my musimy je wstukać, używając tutaj klawiszy na padzie PlayStation. Jest limit czasowy, no ale to jest, tego można się spodziewać. 3, 4, 2, 1. Co się stało? 2, 1, 1, 3.
2, 2, 4, 1. Dwa, trzy, trzy, cztery. I tak, no w pierwszym rzucie, przy pierwszym jakimś tam sterowniku trzeba podać 3 kody, w drugim trzeba będzie 5 podać. Tutaj jest disowanie Rinoe. O, tak, tak. To jest trochę cringe'owa ta uwaga. No, selfie jest szybka do krytykowania, mimo że sama jest nie najlepszą postacią spośród finali, że tak powiem. Eufemizmu użyję. Obrzydliwe dźwięki. No tutaj przyrosła nam kasa. Muszę odczytać i tu złośliwie podpinało GF-y od postaci innych niż Squall, pojęcia nie mam dlaczego. Tutaj nasza ranga spadła też, dość do dziwnych miejscach jest. Zasejwuję na wszelki wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Aha, i można zwiększyć swoją rangę zdając egzamin. Odpowiada się na te same pytania. Polega to na tym, że ja otwieram konsolowe kompendium i przepisuję odpowiedzi stamtąd, nawet nie czytając pytań. I dostajemy więcej kasy. Bo kasy tutaj nie dostajemy za wygrywane walki, tylko za ten egzamin. Przekombinowane, dziwne trochę. Niezbyt poręczne. A, nie o tej. Nawet nie będziemy nawet tej kukły prezydenta oglądać. Nie wiem nawet, czy to można wejść teraz. Whatever. Teraz się dzieje coś dynamiczniejszego. Szkoda, że takich fragmentów nie zaczyna się ta gra, tylko musieliśmy przecierpieć przez mnóstwo. Nie wiem, czemu się zatrzymywałem tam. No widać, że prezydent Deling też nie do końca jakiś rozumiejący dobry przywódca. Tutaj zupełnie nieistotna postać to jest, więc... Ale żeby jeszcze dalej przedłużyć scenkę, to mu dodali jakieś kwestie. I tak, Zell i Selfie będą tutaj czuwać na czujce, czy gestapo się zbliża. I tu korzystając z przycisku L1 można samemu tam zerkać.
Tutaj trzy kody będą. Jeżeli strażnik przyjdzie zbyt blisko, to... to tutaj po prostu pójdziemy na górę i tyle. Jezus, nie ma czasu już na gadanie, szybko. 4, 1, 4, 2. Jeszcze dwa kody. 4, 3, 1, 2. Jola. 3, 2, 4, 2. I na górę. Można się kręcić w kółko, żeby zepsuć w ogóle wrażenie. I tutaj scenka renderowana. Że też się nikt nie zorientował, jak to w ogóle działa, to ja nie wiem, no ale whatever. I tak, tu kukłę prezydenta ustawili, kukła gada. Jakimś cudem ustawili kukłę w tym samym miejscu, w którym siedzi prawdziwy. Tak więc jest to wszystko mocno absurdalne. No właśnie. Nie mam... no, bardzo to jest dziwne, o co chodzi. Final 8 był no, reklamowany, zapowiadany jako poważny. Historia miłosna, wszystko tam tego ładne. Już nie ma tego, a tu mimo wszystko są różne bzdury. Tak więc no... trzeba 5 kodów wstukać, no i tu już trzeba chyba po 2 albo po 3 na górę tą linką się spiąć i przeczekać. Trzeba tym razem 5 kodów, dlatego troszkę to już dłużej potrwa. Jedziemy. Czasu też jest mniej. 1, 3, 4, 3. Spoko, jeszcze jedziemy dalej. 4, 1, 1, 3. Dobra, tu krótka przerwa. Ale dlaczego nie chciało mnie na górę przetentegować, to ja nie wiem. Bardzo dziwna sytuacja, szczerze mówiąc. Nie zajarzyłem w ogóle, co się działo. Czy jeden, czy dwa. Dwa, trzy, dwa. Teraz. Widocznie jak zerkałem na prawo, to w międzyczasie się wyłączył prąd, żeby skoczyć, ciągnąć się na górę, ale głupio wyszło. Trzy, dwa, cztery. Jeden, cztery, trzy, dwa.
No znowu, no co za ja. Bardzo dziwne, bo na sejwie testowym w ogóle jakoś ci strażnicy byli. I tu, żeby mnie upokorzyć, to jeszcze cały czas dostaję więcej czasu. Jeden dwa. Wszelki wypadek znowu wjadę do góry, jakby im przyszło do głowy tu przyjść. Jeden. W Team Fortress 2. Czy zdążę? No, szkrótca, fuks, skakuj, dobra. Cztery, jeden, trzy. No i na górę. Wybaczcie, marny popis, nie wiem, jak to się zamotało. Tak, wagon z prezydentem został porwany. Nasz dzielny ruch oporu, ciekawe co z tym uczyni. Cały czas mam, znaczy no, ta sprawa przerasta nasz leśne sowy. Ten ma chyba jakieś wrzody albo raka żołądka, że tak go męczy. Tylko po jaką cholerę na mnie odłączali? No niech mi ktoś to racjonalnie wytłumaczy. Daj na wszelki wypadek. Nie, sejmuję. Prezydent się stawia i to dość mocno. Coś tu jest nie tak.
Mamy przed sobą dublera. Sytuacja się robi jeszcze bardziej absurdalna, to nawet nie jest początek. Jeszcze nas obraża. Sytuacja robi się coraz bardziej absurdalna, bo trzeba walczyć z fałszywym prezydentem Dellingiem. Swoją drogą, skąd oni wytrząsnęli takiego dziwaka na... Co ja mam wam powiedzieć? Ja pokażę przy okazji Diablosa. Świetnie. Jeszcze siłę dostanie na poprawę. Diablos wygląda tak. Diablos, wiedz, że coś się dzieje. Prezydent Delling dostał z tym szatanizmem. Z tym, że to jest atak procentowy, więc jeszcze też słabo działa na bossów. Tak chciałem po prostu pokazać animację, bo jest bardzo fajna. Torben. Panika na dyskotece. Skąd Galbadia wytrzasnęła takiego stwora, to ja naprawdę nie mam najmniejszego pojęcia, bo nic chyba innego nie wskazuje, żeby mieli siły nadprzyrodzone na swoje usługi. Niestety smutna sprawa jest taka, że to coś Gero Gero się nazywa. Od japońskiego onomatopeji żygania wali atakami z również statusowymi. Na szczęście ma też Esunę, która te statusy eliminuje. Tradycyjnie, jeżeli Zel dostanie jeszcze troszkę, to mu się zacznie limit włączać.
i jedziemy z limitem, z duelem. W międzyczasie Skull będzie puszczał GF-y, gdzie to tylko możliwe, a Selkie będzie leczył i odczyniał wyroki. O, Berserk Forces. No to jak ktoś nie pamięta, to status, przez który postać atakuje cały czas mocniej, ale nie mamy nad nią żadnej kontroli. Nazela, dobra. Niestety jak pasek się robi kolejki niebieski, no to postać jest spowolniona i to już nie jest dobre. Mam nadzieję, że Zel nie padnie po następnym ataku Garagera. Ten limit Zela, podobnie jak ten Skohla, jest tak przegięty, że... Gerger rozprany na kwaśne jabłko. Fajnie jest sprzedawać tutaj, z pięści klepać. Jest najmocniejszy z opcjonalnych super boss. Można zmienić na przykład jedną kartę bodajże. Pewnego GF-a opcjonalnego można zmienić Holy War. Dzięki Holy War postacie są nietykalne, przez pewien czas rzucamy czar aura, który nawet bez niskiego HP sprawia, że postacie mogą cały czas mieć limita i nawalamy do oporu.
No to double to jest dość potężny czar, więc... Dla odmiany troszkę inny cios. Aha, Burning Bravo to jest finisher. Nie uda się to wykonać. No. Myślałem, że już padnie po tym, ale trudno. Teraz wyobraźcie sobie, co będzie, jak zwiększymy siłę Zela plus 60%. Dobra, wiesz to robię? Tak? Tak. No nie. Dokładnie. Teraz to były bzdury, ale no teraz coś, co jest akurat ważne i co będzie miało jakiekolwiek znaczenie dla późniejszej fabuły gry, czyli prezydent przebył do stacji telewizyjnej. Właśnie, tu to jest powiązane ze stacją komunikacyjną w Dolet. Dzięki tej wieży komunikacyjnej można transmitować za pomocą fal radiowych. A jedyna stacja telewizyjna, która ma taką technologię, znajduje się w Timber. Nie wiem dlaczego, ale może dlatego, że jest zapuszczona technologicznie, zapóźniona technologicznie, bo pozostałe transmitują po kablu. Mogą dzięki temu transmitować swój przekaz do regionów, gdzie nie jest pociągnięty kabel, z drugiej strony skąd widzowie tam w tych regionach będą wiedzieli, żeby tę transmisję odebrać.
Chyba, że to jest transmisja dźwiękowa. Tylko skoro to jest transmisja dźwiękowa, to po co stacja telewizyjna? Love and Peace, Trigun, czy też Trigun. Bardzo ciekawe anime, polecam. Niestety... No mówię, animowe zagrywki, gagi rodem z anime. Tylko bez anime. Jedyna gra, która gagi z anime przedstawiła w sposób zdatny do spożycia dla normalnego człowieka, to Xenoblade Chronicles, ale to... Whatever. Dobrze, mimo że cały plan się rypnął, no, narada jest, no, groteskowo głupia. Niczym zabawa dla dzieci, po prostu siadają na podłodze i gadają. Selfie, co ty na to? Taki pustak jak selfie ma dosyć, to... Dokładnie, skoro zaczął zadawać istotne pytania, chcę zobaczyć kontrakt. To jest dość zabawne akurat, o dziwo, mimo moich wcześniejszych narzekań. To jest bełkot, jakbyście dostali pismo z prokuratury, to by było coś takiego. Czytaliście kiedyś umowy licencyjne programów, które instalujecie? No właśnie. Dlatego Tid przygotował wersję Dumped Down dla Rinoi. Wieści są nieprzychylne, bo... Tutaj kontrakt trwa do czasu, aż Timber uzyska niepodległość. Co może troszkę zająć. Czyli mówiąc wulgarnie, Cid nas udupił. Idź z tym do lekarza. Niech ci zrobi gastroskopię. Dobrze, w każdym razie, no, kolejny bezmyślny plan jest taki, żeby udać się do stacji telewizyjnej. Bo tak. Tutaj zasejwuję, w tym momencie skończymy odcinek. W kolejnym odcinku, po kilku ładnych godzinach wydarzeń, których w ogóle nie musielibyśmy znać i nic by, i wątek by nie ucierpiał. W kolejnym odcinku, obiecuję, już będzie coś konkretnego. Dlatego do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Final Fantasy VIII.